Kochani, sytuacja w Polsce i w Europie nie jest zbyt wesoła. Koronawirus szaleje, coraz to większe liczby ludzi zarażone, coraz to nowe fenomeny pojawiają się na świecie. Na przykład zaobserwowano masy ludzi, nie tylko na potęgę wykopujące tony makaronów, kasz, ryży, ale też z jakiegoś powodu papieru toaletowego. Ciężko jest wyjaśnić, co ludzie mają robić zamiast z taką ilością papieru toaletowego. Mumifikować się, budować z niego twierdzę. Czy może będzie on służył jako swojego rodzaju waluta, jak kapsle w postapokaliptycznym Falloutie? Ciężko powiedzieć. Zdało się też zaobserwować wielkie kolejki ludzi w niektórych miastach wypłacające pieniądze z banku. Pojawiły się plotki, że zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, stan wojenny. Że zostanie zablokowana płatność elektroniczna. Także jeżeli już zdecydowaliśmy się wybrać te pieniądze ze swojego konta, mamy je gdzieś, prawda, przy sobie, w portfeliku, ale bezpieczeństwa nigdy za wiele. Jak widać, kochani, momentami to może być przesada. Także myślę, że zamiast prowadzić wyścigi, kto zabunkruje w domu większą ilość ryżu, makaronu i papieru toaletowego, powinniśmy myć rączki, często i dokładnie, ograniczyć tak jak się to da wychodzenie z domu, szczególnie w jakichś grupach. Jak wiecie, w diecezji gliwickiej, do której należy m.in. Bytom, zostały też odwołane msze święte, ale taką mszę świętą z powodzeniem możecie sobie obejrzeć w telewizji, na internecie, w radio. Także zadbajcie tutaj szczególnie w tej sytuacji o swoich rodziców, dziadków, osoby starsze, do których jest to często jakoś bardzo ważna rzecz właśnie, żeby one szczególnie unikały tego wychodzenia z domu, żeby też zapewnić im jakąś pomoc, zrobić jakieś zakupy, tego typu rzeczy. I cóż, nie jest dobrze, ale bywało gorzej. Damy sobie radę, kochani, nie ma co panikować. Trzeba tylko być ostrożnym. Trzymajcie się bezpiecznie i zdrowo w tej ciężkiej, ale do wygrania sytuacji. Na razie.